She's going to die. Which one will she challenge first? Be very careful, Senua. Choose a gate, Senua. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side, and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Okej. Którą ścieżkę mam wybrać jako pierwszą, bo rozumiem, że i tak jedną i drugą bramę muszę zrobić. Z tymi, zdaje się, walczyłem. Więc gra sama w sobie chyba mi podpowiada, że lepiej byłoby zacząć od lewej strony. Chodźmy więc. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Co jest? I co, zwykłe skały mnie oddzielają od drugiego bożka? Serio? No dobra. A więc jesteśmy po części Valravna. Kimkolwiek on jest. Władca kruków i czegoś tam. Wszystkiego nie pamiętuję niestety za pierwszym razem. Chyba się za słabo skupiam. Tu jakiś znak jest. Wygląda trochę jak H. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest, and the Northmen hold him to be the foremost of the gods, the Allfather. Jaka to jest mitologia grecka? Odin. Mam braki akurat w tym aspekcie, przepraszam. Naprawdę ładnie, bez kitu. O, ten znak. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Czy to byłoby tak samo jak z tym Helheimem? Skup się, ale już teraz? Czy to jest coś, co jest blisko? Ogólnie to coś może być cokolwiek, to może być nawet na ziemi, z tego co rozumiem. Może być cokolwiek. Okej, widzę, że tędy nie przejdę. Mogę jakoś tędy wejść, tam na górę? O. Ja
Tekstury najwyższej jakości nie są, ale to już mniejsza z tym. Nie oczekuję od niezależnego dewelopera jak nie wiadomo jakiej grafiki. Grunt, żeby klimat się zgadzał. A on tutaj jest po prostu... wow. Teraz pytanie, jak długo będę szukał tego, co nieoczywiste? No, taki mam zamiar. Aż zaczyna mnie ciekawić, ile gier by nabrało ciekawego klimatu, gdyby ich główny bohater też miał takie gadające głosy. To byłby ciekawy eksperyment. Czy to też było w jej głowie? O co tu chodzi? Jak mam to interpretować? Czy dzieje w jej głowie, czy to po prostu jakieś czary? Przecież tu była brama. Zbliżenie na schody, ciekawe. Odgłosy są niezależne od jej ruchu w postaci. Ale to już mały minus. Co to? Czy tak się wyróżnia, nie wiem czemu. Ej, znowu ta ciemność. Znowu ciemność. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it. See you too. No tutaj już widzimy raczej, że grafika nie jest powalająca. Modele i tekstury naprawdę nie są zbyt wysokiej jakości. Tutaj mocno filtry pomagają tej grze. Żeby było filmowo i klimatycznie. Ale tu nie zawsze grafika jest najważniejsza w grach. Zawsze byłem tego zdania. I na pewno się nie zmieni to. A ta gra, jestem pewny, że jeszcze to umocni mnie w tym przekonaniu. Witam pana. Gdy bronią się, to przerywam im blokowanie, okej. Okay.
Ach, kurka. Naprawdę robiłem ten numer. Umówmy się, walka nie jest zbyt skomplikowana tutaj. Jezu. To pchnięcie było groźne. Uff, w ostatnim momencie. Unik zrobił. Okej, udało się. Bez padnięcia. Wygraliśmy. Dobra. Jest git. Narratorka, która siedzi w jej głowie, komentuje nasze poczynania. To jest fajne. Ale jeśli faktycznie po iluś śmierci sejwy mi się skasują bezpowrotnie, to muszę naprawdę uważać. Czyli te cienie były faktycznie nie do pobicia i miały mi pokazać, że gra ma swoje ograniczenia i mogę w końcu przegrać bezpowrotnie i będę musiał wszystko od początku zacząć. Val Raven's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Drew. Słupy swoją drogą dosyć ciekawie stoją. O, tutaj coś? Raczej nie. Chociaż... Tutaj są jakieś znaki. To jest kwestia ustawienia się po prostu. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Ale mam to założyć? Nie, nie o to chodzi. Ale to było dziwne, bo... O! Teraz postać mi się sama ustawiła. A to chyba dlatego, że ściana jest i dlatego. Ciekawe. Okej. To jest ciekawe też. Te dziwne znaczki. Tak, one są tak wyraźnie pod mój symbol. Gdyby teraz się tak odpowiednio ustawić. O. A to ciekawe. Nie było widać znaku, jak wyszedłem stamtąd. A? A może właśnie muszę po prostu iść naprzód, żeby ustawić się pod odpowiednim kątem. O. Mamy to. Czyli proste zagadki logiczne w tej grze. Okej, nie ma problemu.
Coś się zmieniło. Idziemy to sprawdzić. To co, otwieramy? Nawet las. To ewidentnie się dzieje w jej głowie. Mordę. Skały! Nie no, nie mówcie. Boże, ja już wszędzie patrzę, nawet na jej ciele, czy coś, czy oczy jakieś nie wyskakują, bo to jest straszne. Bez kitu. Wszystko obserwuję. Znowu to z tymi znakami. Ta, wiem aż za dobrze. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Okej, no tutaj było widoczne. Tylko stąd tego nie zrobię, muszę się ustawić z drugiej strony. Ciekawe, jak tam wejść. One są na linach, tak? A po tych liniach raczej wejść nie mogę. Muszę wejść tam, gdzie jest pochodnia. To jak tam wejść teraz? Czy mogę się tam jakoś wspiąć? Czy jest drabina na przykład? Jezu, oczy nawet na tym słupie są. Ale napracowanko jest w tej grze, bez kitu. Przepchać tego nie można. Chyba. Jeszcze raz spróbuję. Przyciskanie przycisku A. Jak i trzymanie go nic nie daje, czyli nie mogę go otworzyć. Ten cała pieśń, tak? Z tamtej strony wyraźnie słychać, tylko mam się teraz ustawić, czy o co chodzi? Nie no, muszę wejść. Thank you.
Zakładam, że gra musi mi odpalić się z tą pieśnią tak całkiem, jeśli się odpowiednio ustawię. Na razie właśnie mam z tym problem. Ustawić się. Nie mogę tu wejść. To jest ta bestia. Tylko co ja mam z tym fantem zrobić? Wiem, że on tam jest, ale co z tego? Nie mogę przejść przez drzwi. Rozumiem, że tędy mogę zejść, bo są takie białe skałki. Ale jak tam mam wejść? Tędy? No gra mi nie pozwala. No musiałbym przejść przez tą bramę na przykład. Tak mi się wydaje, ale no... No nie mam pozwolenia. Już próbuję różnymi przyciskami. Miałem tylko podpowiedź, że mam słuchać tej pieśni, którą słyszę. Oczywiście nie głosów, które teraz gadały mi do głowy. Chyba mi jakiś achievement próbuje się wbić. Jakieś zakłócenia dziwne. Mówią mi tylko, że mam się skupić na tym dźwięku, ale... Jak? Dobra, nieważne. Może będę mógł po prostu wejść na tą skałę. Nie mogę. Nie no, nie chcę się nic złapać totalnie, nasza bohaterka. Nie mogę nic zrobić tutaj. A widać, że po prostu ja muszę tam wejść na górę. Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Naprawdę, nie mam pojęcia. A może ja muszę mieć go zaznaczonego i wtedy poruszać jakoś moją postacią? Ej, ale już nie ma go tam. Czyli coś... Chyba coś odpaliłem. Kurde, właśnie w tym problem, że ja nie mogę się poruszać postacią. I to jest też strasznie ciekawe, że ja już tu siedzę chyba z 10 minut, a nie dostałem dalej żadnej podpowiedzi. Jestem zdany na siebie. Podoba mi się to. Podoba mi się to, że nie ma tego ułatwienia, że raz jest ten cały głos i już się nie powtarza. Mi się to bardzo podoba. Full. Co, one mi to mówią, ale dlaczego? Co robię źle? Co mi ta gra próbuje mówić, że mam zrobić? Okej, moi drodzy, wczytałem grę ponownie. Bo podejrzewam, że po prostu coś mi się nie wgrało poprawnie, więc włączyłem grę i włączyłem ponownie. Zobaczymy, czy teraz będzie wszystko ok. Follow it, and it will lead you to him. But be aware of his
Było teraz troszeczkę inaczej. Teraz jest trochę inaczej. Nie mogę bardziej się cofnąć. Myślałem, że jak będę się cofał, i będę tak słuchał jego głosu, to myślałem, że mi się coś otworzy, ale niestety nie. Nie no, już naprawdę wyraźnie go widzę. Nie wiem naprawdę, co ja mam jeszcze zrobić. Nie mam zielonego pojęcia. Może ja po prostu czegoś nie rozumiem. Trudność walki automatyczne. Tryb zdjęciowy. Może bez zdjęć. Może bez zdjęć. Ale chcę się dowiedzieć o sterowaniu. A, nawet nie wiedziałem, że mam blok. Okej. Unik, atak wręcz, potężny atak. Szybki atak, bieg. Interakcja, skupienie. Ale ja go nie zgubiłem. Mówią mi tylko follow, follow him. E? Zaraz. Czy to zawsze tu było? Jezu, nie wiedziałem, że będę tak blisko niego. Ciekawe. Nie przejdę tędy. A tędy? Też nie. Czyli może... Faktycznie mi się coś odblokowało, jak tylko zacząłem śledzić go wzrokiem. Ale jak na razie mechanika śledzenia go wzrokiem jakoś jest mało czytelna. Nie wiem, naprawdę... Ja sobie chyba muszę potem zobaczyć, czy ja faktycznie coś odblokowałem go śledząc, ale... W tej chwili, no... Nie ufaj swoim zmysłom, okej, ale no... Jak mam poruszać się, żeby do niego dojść? Rozumiem, że ja mam go followować, ale... Może ja muszę stąd w takim razie wyjść i pójść tamtą bramą? Co jest? A co to za światło? To chyba jakiś błąd graficzny, nie? To raczej nie jest normalne. A niech nie obserwuje. On jest gdzieś tam. Zaraz, co jest?
Ej, tu... Ale... Przecież ja tędy przychodziłem. What? Byłem tam. Czyli o to chodzi z tym śledzeniem? Ale numer. Czyli faktycznie ja muszę słuchać go. Tylko co ty mi, kolego, odblokujesz, jak teraz będę słuchał cię? Aż ja bardzo chętnie będę go followował. Tylko kurka, niech mi... Jak mam się ustawić teraz, żeby mi faktycznie odblokował dalszą ścieżkę? Bo wbrew pozorom to nie jest takie... łatwe. Zaraz, czy to by było, czy było tutaj wcześniej tyle przestrzeni? Ej! Co jest grane? Do przewidzenia to było. On lewituje? Pokazuje mi znak. She can get up now. She can get up now. What's happening? She can get up now. How can she get up? It must be magic. Dark magic. A trick. Valravan. Tricking her. Valravan. How can she get up? Bait. It's him. Dark magic draws her closer. Valravan's magic. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it. Ale faktycznie. It's magic. It's an illusion. Teraz mogę podejrzeć i wszystko. A mogę stąd zejść bezpośrednio, czy muszę robić to naokoło? Chyba muszę naokoło. Chyba, że będę mógł taką tamtą bramę otworzyć w takim razie. A może tędy będę mógł przejść? A, niewidzialne ściany, okej. Chyba, że to jest coś w rodzaju liny trzymającej drzwi, bym mógł jakoś otworzyć, prawda? Ale jednak nie.
Może po prostu będą... A, no właśnie. I po sprawie. Zaraz. Dopiero było dobrze. I znowu źle. Czy ja mam się przyjrzeć? Jakie to dziwne. Jak idę na górę... A, może z powrotem przeszedłem przez tą bramę i dlatego... Wow. Widzicie ten efekt? Wow. Wow. Czyli chodziło o to, że ja przypadkiem przeszedłem znowu przez tą bramę. No i teraz normalnie mogę tam wejść. Trochę straciłem czasu tutaj na dowiedzeniu się, o co chodzi w tej mechanice, ale myślę, że teraz będzie już... Że teraz już będzie tylko łatwiej, przynajmniej mam taką nadzieję. Ewentualnie będą dawać jakieś trudniejsze zagadki, ale przynajmniej już będziemy rozumieć, o co chodzi. Bo trzeba przyznać, gra jest strasznie oszczędna w podpowiadanie.